Hejka, z tej strony Julia, witam was na moim kanale. A dzisiaj przychodzę do was z kolejną przygodą. Tym razem pojedziemy do Wielkiego Kanionu, więc zapraszam was do oglądania, bo będzie się naprawdę dużo działo. Dostaliśmy taką mapeczkę. My właśnie wysiedliśmy z auta. Jesteśmy na parkingu. Poszliśmy do punktu informacji, gdzie jest ogromna mapa. Idziemy teraz do jakiegoś autobusu i pojedziemy nim na koniec kanionu, a potem wrócimy tutaj na nogach. Ja już siedzę sobie w tym autobusie, no i nie wiem, prawdopodobnie zaraz już odjedziemy. Ten kanion, ale tak z daleka, więc nie wiem trochę jak wam tego pokazać, ale wiadomo, że zobaczycie z bliska. Jednak trochę zmieniliśmy plany, ale to zobaczycie w sumie dalej, a teraz już idziemy sobie. Wow! Wow! Ale to jest wielkie! I z tej strony jest taki piękny widok. O, podejdę trochę bliżej, bo to wygląda naprawdę nieziemsko. Nigdy czegoś podobnego nie widziałam. No, w sumie to jest jedyne w swoim rodzaju, ale na mnie zrobiło mega wrażenie. Idziemy dalej na kolejne punkty. Wow, ale jesteśmy wysoko. Wow. Zobaczcie, jak ładnie tu. Tu ślicznie. Teraz czekamy na kolejny autobus. No i właśnie do niego wsiadłam. Okazało się, że wcześniej trochę źle wsiedliśmy i po prostu tam poglądaliśmy te widoczki i czekaliśmy na autobus, który jedzie tam, gdzie mieliśmy być. Ale w sumie było warto. Nie no, ale niezły ten kanion. Muszę przyznać, że on jest naprawdę super. I już dojeżdżamy do tego przystanka, no tego prawidłowego, w którym powinniśmy być. I już wysiedliśmy, idziemy dalej. O, tutaj znowu kanion, będziemy oglądać z kolejnego punktu. No i tak będziemy chodzić dookoła. Wow, tu jest dość wysoko, ale pięknie. Idziemy dalej. Gdzie wiewiórka? A, okej. O, tu jest fajny widok. Pięknie. Wow, takiego widoku to ja nigdy nie widziałam. A teraz jesteśmy w takim muzeum. W sumie to jest to samo miejsce, co wam pokazałam, ten widok ładny. I pokażę wam, jak to muzeum mniej więcej wyglądało. I jest ono dość małe, ale można dowiedzieć się wielu rzeczy na temat kanionu i nie tylko. Teraz w kolejnym takim domku na balkoniku.
można wykupić i przez te lornetki popatrzeć. Jak może spora część z Was wie, kolekcjonuję kamienie szlachetne i minerały i właśnie tutaj można było za 8 dolarów do woreczka spakować ile się chce, więc ja napełniłam taki woreczek. No bo ogólnie uwielbiam kamienie, dawno sobie nowych nie kupowałam, więc akurat odświeżę kolekcję. Taka słodka mała jaszczureczka. A w tym sklepie kupiliśmy taki piękny wazon od Indian. Tutaj jest taka alejka, są tu różne kamienie i minerały. Też można o nich czegoś się dowiedzieć. Myślę, że dla wielu osób może być to ciekawe. Ja przy paru stanęłam i tam coś poczytałam. Widać, że w tym kanionie jest właśnie dużo tego typu ciekawostek tak rozstawionych. Co osobiście bardzo mi się spodobało, bo można dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy. Idziemy już naprawdę długo, ale dla tych oszałamiających widoków naprawdę warto. I sam ten park jest przepiękny. Kondory lecą. Takie silne, ale wow. To są te ptaki, które żyją w tym parku. A teraz taki widok. Tam byliśmy w tym domku, który widać z daleka. Już naprawdę sporo przeszliśmy. Robi się też coraz cieplej, więc teraz na ławkach chwilę odpoczniemy. Dużo ludzi wchodzi na krańce tego kanionu, na te skały, co tu widzicie. Moim zdaniem jest to trochę niebezpieczne. Te ptaki są bardzo charakterystyczne dla tego parku narodowego. O, wreszcie nam się udało te wszystkie etapy tego przejść. O, i tam jest ta Colorado. Ta mała żółta kropka. Teraz trzeba było zejść na takich skałach na dół. Z moim niezdarstwem się trochę pobijam i odarłam, ale było warto. Dla tych widoków zdecydowanie warto. Pokażę Wam w ogóle teraz to tak trochę z bliska, żebyście mogli podziwiać. Taki widok z muzeum. To muzeum jest tak na powiedzmy końcu tej trasy turystycznej i jest tutaj dużo różnych informacji. I ja cię, ale ogromna makieta. Wspaniale tu. Bardzo mi się podoba to muzeum. Można dowiedzieć się wielu rzeczy na temat tego miejsca. Takie łapeczki małe tu są nawet. W tym całym muzeum chyba najbardziej to mi się spodobało. No i wracamy właśnie na parking. Piję Arizonę w Arizonie. Teraz jedziemy do Kingman. Poszliśmy zatankować do Williams, to jest to miasto, gdzie spaliśmy teraz i znaleźliśmy taki spory znak. Wygląda jak jakaś piramida egipska. Kingsman już mamy. Tutaj widać. A w tle góry. Tak w ogóle to w tym mieście byliśmy przedwczoraj w Starbucksie. I dojechaliśmy do hotelu Best Western. I teraz trzeba wszystkie sprawy w recepcji załatwić. Ja już dojechałam tym razem w takim hotelu, który ma taki
powiedzmy, motelowy styl. Nigdy nie byłam w hotelu tego typu, więc jestem ciekawa, jak tu będzie. W sumie zawsze chciałam w takim być. No i za chwilkę pewnie się ogarniemy i pójdziemy na jakiś obiadek. Wychodzimy na świeże powietrze, idziemy na pizzę. I dojechaliśmy pod Pizzę Hut, więc sobie coś fajnego zjemy. Ogólnie ma tu mega klimat, taki jak w Polsce jakieś 20 lat temu. U nas są takie nowoczesne, a tu jeszcze postare. Zobaczcie, jakie ogromne Pepsi dostałam. Wyglądowo ta Pizza Hut wygląda zupełnie inaczej. Mniam. Właśnie wypakowałam te kamyczki, które kupiłam w Wielkim Kanionie i jest ich 25 za 8 dolarów, więc bardzo się opłacało i uzupełnił moją kolekcję, która nawet dzięki nim może 200 dobić. Siemano. My idziemy na spacerek i zobaczymy zachód słońca z takim pięknym widoczkiem. Bardzo fajne drzewo. Ten spacer ma super vibe. Ten zachód tak podkreśla urok tego miasta. I teraz idę na śniadanie hotelowe. Jest bardzo fajna pogoda, więc fajnie będzie się jechało później. I idziemy. Jest kawa. Robię gofry. O, i się zamknęło. Trochę się przelało. No trochę nie wyszło, ale chyba smaku to nie zepsuje. Wczoraj nie było aż takiego wyboru, ale dzisiaj jest aż tyle tych różnych syropów. Jakaś bita śmietana, czekolada, że ja nie wiem w ogóle. Ja bym najchętniej ze wszystkim zjadła tego gofra. Nie wiem, no pomyślę. Mam tutaj soczek żurawinowy, arbuzika z taką babką oraz gofry z czekoladą, dwoma rodzajami syropu i takimi no granulkami. No już chyba skończyliśmy się pakować i za chwilkę wychodzimy do auta. Teraz rodzice i ciocia poszli się wymeldować. Ja se czekam w aucie już. Oczywiście mam tutaj Arizonkę, no bo w Arizonie trzeba pić Arizonę. Jesteśmy na stacji, robimy chwilę odpoczynku. Jeszcze zostało niecałe 500 km. Mamy tu piękne drzewo, piasek, góry, jakieś tiry, o, śmietnik. No ciekawe tereny, piękna natura. O nie, co to jest? Wąż tu może być. O, taki piękny widoczek na tej stacji mamy. No dobrze wiedzieć, że to teren węży. Jest teren węży i teren dla zwierząt. Pies sobie idzie, a tam wąż. Super. Teraz na innej stacji jesteśmy. Wielki
Wielki Kanion to była dla mnie wspaniała przygoda. To miejsce zrobiło na mnie ogromne wrażenie. A teraz ponownie wracamy do Kalifornii, gdzie będę zwiedzać kolejne fajne miejsca oraz normalnie sobie żyć. Jeśli lubicie oglądać vlogi lub po prostu wam się nudzi, to zachęcam do zobaczenia moich innych filmików ze Stanów. Jest ich dość sporo, będą oczywiście kolejne. Każdy montuje od 2 do 4 godzin. Staram się, żeby były po prostu najciekawsze. Pokazuję najładniejsze ujęcia, dlatego myślę, że warto je zobaczyć. I z mojej strony byłoby to już na tyle. To życzę wam miłego dnia. No to pa!